Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie parę bardzo ciekawych newsów, parę potencjalnych airdropów. No i co się obecnie dzieje na rynku kryptowalut i jak tutaj możemy po prostu postarać się zarobić. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do opisu. Macie tutaj wszystkie przydatne linki: link do mojego Discorda, grupy z ogłoszeniami i mojego Twittera. No oraz wpadniecie do. Yy, możecie zostawić jakiś komentarz. Standardowo, jedna osoba, która komentuje raz w tygodniu, może wygrać 10 dolarów. Przed zaczęciem tego odcinka powiem jeszcze tutaj o Buybit. Buybit uważam, że obecnie jest to najlepsza giełda do tradingu bez KYC. Otwierając konto z mojego linku, który macie w opisie, możecie otrzymać bardzo duży bonus do właśnie tradingu na dźwigni. Więc ja szczerze polecam. No i co możemy powiedzieć o rynku kryptowalut, przechodząc już sobie do newsów. No to Bitcoin 20 700 Ethereum prawie 1600 dolarów. No i możemy zobaczyć, że parę kryptowalut miało bardzo ciekawe wzrosty. Na zasłużenie tutaj mina protokol. Ja ten token bardzo obserwowałem, no niestety, wzrosty miało przed moim zakupem, tak to zazwyczaj jest, więc trudno. No i jak przejdziemy sobie na sam wykres już Bitcoina na 14 dni, możemy zobaczyć, że był ten Bitcoin po 19 300 dolarów, no ale nastąpiło parę ciekawych wydarzeń i Bitcoin postanowił odbić zdecydowanie razem z całym rynkiem. Bitcoin tutaj był na poziomie 20 800 dolarów, następnie spadł przez, przez informacje z tradycyjnego rynku, do czego zaraz przejdę, no i ponownie dzisiaj można powiedzieć, że Bitcoin odbił. W nocy właściwie lub właściwie wczoraj, wczoraj po południu Bitcoin odbył z powrotem na 20 700, także no rynek, rynkowo to wygląda bardzo, bardzo dobrze. E, I czemu, czemu Bitcoin spadł tutaj z tych 20 800 na 20 200? No to było to spowodowane wynikami finansowymi, e, a właściwie nawet nie wynikami, tylko po prostu e, tradycyjne spółki, na przykład Facebook lub e, Amazon, no po prostu spadły na giełdzie właśnie przez swoje wyniki finansowe. No i to pociągnęło jakkolwiek ze sobą rynek kryptowalut. Możemy zobaczyć, że w ciągu 5 dni, właściwie tutaj no, w ciągu tego jednego dnia, e, firma Facebook, czyli Meta, e, akcje Meta spadły ze 130 dolarów na 100 dolarów. Jest to spadek o, po, około 22%. No i to samo możemy zobaczyć na Amazonie, który spadł o 15% w dół. Jest to dość dużo, jak na tradycyjną giełdę. Dodatkowo, jako ciekawostka, możemy zobaczyć, że Facebook przez rok spadł o 70%, tak? 69% dokładnie. Bitcoin przez rok, a właściwie nawet nie przez rok, tylko od swojego ATH, nie, no też będzie równy rok, bo 12 miesięcy temu, też Bitcoin jest od ATH 70%. Czyli co możemy z tego wywnioskować? No możemy wywnioskować to, że Bitcoin, który jest powiedzmy tak ryzykowny, ale dawał potencjalne stopy zwrotu. Spadł tak samo jak Facebook, tak? I możemy zobaczyć, że ten Facebook no, musi mieć rzeczywiście problemy, idą w ten metavers, właśnie, pomimo, że Facebook idzie w metavers, chce stać się w krypto, powiedzmy, może nie, że w krypto, ale idzie, idzie w te trendy, no to im to po prostu nie idzie, tak? Oni się nie znają na tworzeniu e, metaversu, no i generalnie, z tego co wiem, inwestorom się to nie podoba, jak oni to po prostu tworzą, tak? Więc ten Bitcoin, który jest bardziej ryzykowny, dał większe stopy zwrotu, a końcowo obydwie e, spółki, czyli no, spółki Bitcoin i, i Facebook, e, no tyle samo spadły, tak, więc większe stopy zwrotu mogliśmy mieć na Bitcoinie, a ryzyko, jak widzimy, to to samo, nie. Na Amazonie w ciągu roku spadek jest na poziomie 40%, no co dla rynku kryptowalut nie jest tak dużo, ale już dla samego, samej giełdy Nasdaq, no to to jest bardzo duży spadek, tak, to trzeba, trzeba przyznać. E, Przechodząc dalej, już zostawmy tą tradycyjną giełdę, Aptos, Aptos bardzo ładnie trzyma cenę, powiem szczerze, że nie spodziewałem się po tym airdropie, że Aptos dalej będzie 8 dolarów, mogliśmy go zobaczyć nawet po 7, potem urósł nawet na 10, no i teraz trzyma cenę na poziomie 8 dolarów, patrząc na ich tokenomię, jaką oni mają, ile tam jest pieniędzy w private sale'u, no to jestem aż zdziwiony pozytywnie. No ale fajnie, fajnie. No i widzę, że NFT też na Aptosie bardzo ciekawie się rozwija. Możemy tutaj zobaczyć, że na przykład minty niektórych projektów były po 60 dolarów, tutaj jakiś floor price 170$, dolarów, ale co ciekawe AptoMingos był to darmowy mint, był to całkowicie darmowy mint dla jakichś tam ludzi, co się zarejestrowali, no i floor price jest 500 dolarów, tak? Czyli za darmo mogliście wyciągnąć 500 dolarów dodatkowo na Aptosie. Więc ja uważam, że fajnie śledzić ten, tego Aptosa, jeszcze jakieś tam nft -ki. No i przede wszystkim na SUI warto się moim zdaniem, bo SUI airdrop jest potencjalna szansa. No i jakaś szansa po prostu tutaj na, tym, na tych nowych trendach zarobić, tak? Tutaj fajne porównanie e, tych projektów, które tam launchowały się właśnie na Aptosie. Kolejny news, Binance postanowił zlistować Osmosis. Osmo czyli token z kosmosu, jest to największy DEX na sieci kosmos. Po prostu Osmo zostało wylistowane na Binance, no i możemy zobaczyć skutek tego, cały ekosystem kosmos po prostu poszedł mega do góry. Możemy tutaj jakieś huhuawa, Regen, Osmo, Bitsong, Starsy nawet poszły do góry, Bitcana, Comdex, no po prostu projekty z kosmosu poszły, poszły do góry nawet atom zaraz będzie po 15, 14 dolarów, możemy zobaczyć 13,60 dokładnie, no to również dość ładne wzrosty, ja nie ukrywam nie kupiłem tyle atomu ile chciałem liczyłem, że jeszcze coś tam spadnie no ale zobaczymy czy to powiedzmy koniec wzrostów czy to dopiero początek ja się nie nastawiam, nie robię sobie FOMO, o, moim zdaniem podejście takie bez FOMO, czyli wiecie wzrosło 15%, że nam ucieka inwestycja, no trudno, jak nie ta to po prostu wejdziemy w coś Innego. E, kolejny bardzo duży news. No to Elon Musk zakupił oficjalnie Twittera. Oficjalnie Elon Musk zakupił Twittera, zwolnił CEO Twittera, zwolnił e, CMO Twittera. No i generalnie zwolnił cały zarząd Twittera. No i od teraz Twitter jest Elona Maska. Elon Musk będzie wprowadzał parę ciekawych rzeczy do swojego Twittera, do swojego można już tutaj powiedzieć. I co ciekawe, Binance będzie współpracował z Twitterem Elona Maska, e, przez to że Binance wpłacił 500 milionów dolarów, e, wpłacił, no po prostu 500 milionów dolarów włożył Binance w zakup tego Twittera. Dokładnie zrobił to dyrektor generalny, czyli Binance'a, czyli CZ po, po, tak zwany. Więc jest to ciekawe, że Binance jest jakby inwestorem w Twittera i również sfinansował e, zakup Elona Muska e, twi Twittera. Tak jest to, jest to ciekawe. No Elon Musk tam dodaje trochę wpisów. Generalnie Dogecoin na przykład poszedł do góry. Możemy zobaczyć, że Dogecoin, Dogecoin na, wie, na wiadomość o tym, że Elon Musk zakupił Twittera no poszedł o jakieś 20-30%, nawet więcej, bo od 6 centów na prawie 10 centów. Także no, bardzo fajny e, fajny wzrost. Po prostu Elon Musk zakupił Twittera, zobaczymy, co z tego oczywiście będzie. E, myślę, że tutaj nastawienie dla rynku kryptowalut, ten Twitter, może być ciekawe. No aczkolwiek wiemy, jak to z Elonem Muskiem było. Na początku był za krypto, potem znowu coś tam zaczął gadać przeciwko krypto, no i cały Elon Musk, nie? Wiecie, wiecie o czym mówię. Kolejny news, CEO giełdy FTX potwierdza, że jego firma myśli nad własnym stablecoinem. no i to jest informacja na zasadzie, że FTX szczerze jest bardzo dużą giełdą, bardzo wielkim konkurentem Binance'a, no i FTX jest powoli wszędzie, tak, zajmuje się praktycznie każdym, każdym działem rynku, jasne, FTX na przykład w Europie nie jest tak popularny, ale w Stanach Zjednoczonych FTX powiedzmy jest większą giełdą niż Binance, nie, więc to też jest, E, ciekawe, no i tutaj CEO zapowiedział, że będzie własny stablecoin. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja FTX-a obserwuję, jako giełdę bardzo lubię, nie przepadam za samym samym jakoś taka strasznie kontrowersyjna moim zdaniem postać, no ale dzięki temu też w sumie e, prowadzi tego e, ftx że to się takie popularne zrobił. Instytucje wciąż są bycze nastawione do krypto, ankieta Fidelity Fidelity przeprowadziło taką ankietę. No i 74% instytucji stwierdziło, że planuje zakup cyfrowych aktywów. W przyszłości z kolei 51% pozytywnie postrzega krypto. W 2001 w pierwszym roku było to tylko 45%. Jest to taki news na zasadzie, że fajnie. Nic z nim jasno nie zrobimy, no ale pokazuje to po prostu, że te wielkie instytucje dopiero chyba będą wchodzić w rynek krypto. Jeszcze na razie, wiecie, w tej chwili się przyglądali, też wiele regulacji nie było dla nich, no ale w tym momencie po prostu mogą być zainteresowane zakupiem, zakupem krypto i to jest jak najbardziej już byczynius. Kazachstan zintegruje swoje CBDC z Binance Chain. Z BNB Chainem, czyli no, wszystkim znanym BSC. Kazachstan ogłosił, że będzie tworzył własne CBDC, czyli kryptowalutę banku centralnego, czyli na przykład tak jak macie w polski złoty, no to wyobraźcie sobie, że polski złoty byłby na blockchainie, no i wszyscy by używali jakiejś aplikacji bankowej od banku centralnego Polski. Od BNP, no i po prostu byłaby to kryptowaluta, która tak naprawdę nie jest do końca kryptowalutą, byłaby to waluta oparta o blockchain banku centralnego. Myślę, że doskonale wiecie o czym mówię. No i właśnie Kazachstan zapowiedział takie CBDC, no i okazało się, że Kazachstan planuje to zrobić na BNB chainie. Tutaj nawet to potwierdził sam CZ, że jak najbardziej Kazachstan będzie po prostu tworzył własne CBDC na ich chainie. Jest to ciekawy news, na pewno jest to trochę byczy news, jak chodzi o. Oto jak duży jest Binance i Binance Smart Chain, no ale z drugiej strony, na pewno CBDC nie jest czymś dobrym. To, co może się dziać przez CBDC, nie będzie dobry, dobre w skutkach dla obywateli. To jest moje zdanie, ale myślę, że wasze jest podobne. No i na koniec, dla tych, co wytrwali do końca, mam najlepsze coś, moje miski, kochane, Quine Network. Zapowiedziało airdrop, i tutaj jest szansa na potencjalny airdrop. Jest to protokół, który będzie coś ala proof of stake, proof of work, e, tworząc swój blockchain. Nie skupiałbym się na tym, jak dobry blockchain i tak dalej. To ważne nie jest, ale ważne jest to, że jest tutaj potencjalny airdrop. Oni mają swój wallet, właściwie pracują nad swoim walletem. Jest to zupełnie inna sieć, nie, nie do podpięcia do metamaska i tak dalej, więc to, 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 to jest dość ważne. No i teraz, tak jakiś czas temu, w dashboard.coin.network dało się robić. Różne taski, żeby zdobywać ich tokeny, które obecnie są nic nie warte. Obecnie jest to zawieszone, ale ma zostać to odblokowane, więc to jest pierwsza rzecz. Za jakieś proste wiecie, follow, like i tak dalej, będziecie mogli otrzymać po 2-3 tokeny, więc pewnie nie dużo ale sama, sama ciekawostka, warto będzie sobie to zrobić. I dodatkowo, co jest najciekawsze. Dodatkowo, co jest najciekawsze, właśnie pisałem o tym na moim, na moim Discordzie, będzie można na ich kanale Discord, czyli wejdźcie sobie na mojego Discorda, tutaj macie link i macie to wszystko opisane, można wykonać quiz, aby dostać specjalną rangę. Ja już ten quiz sobie wykonałem, tutaj mam go właśnie wykonanego, otrzymałem za to specjalną rangę i wkrótce będzie testnet. Quine odpali swój Quine. No nieważne. Odpalą swój oficjalny testnet i za ten testnet ma, jest przewidziane 0,5 total supply. Oczywiście nie wiemy co za co, po co, na, na co i za ile, ale moim zdaniem jest to potencjalny airdrop, który będzie warto zrobić, aby otrzymać jakieś tam tokeny. Także warto śledzić, polecam i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zapraszam Was do opisu i do następnego odcinka.